Ludzie chcą latać w kosmos, bo chcą osiągnąć coś, co jest niemożliwe. Możliwość latania jest to uczucie swobody człowieka, wolność poruszania. Maszyna i człowiek jest zespolony na jednym wysokim poziomie. W zasadzie nie ma dobrych pilotów. Piloci muszą być najlepsi, wybrani, wyselekcjonowani. Jak to jest być żoną pilota? Było to dosyć trudne. Wiadomo, że pilot samolotu naddźwiękowego to musi iść tam, gdzie jest samolot. Całe życie się o niego bałam. Zostałem skierowany na specjalistyczne badania. Miały one określić moją przydatność do szkolenia na nowoczesnej technice lotniczej. Młody chłopak, 27 lat, jak już się dowiedział o tym, że to jest lot w kosmos pierwszego Polaka, był to kontrast niesamowity. Tutaj Polak leci w kosmos, a ja idę na kartkę, kupuję dla dziecka mleko. Bieda. A będzie Polak w kosmosie. No nie jak się to ma. Po każdym obozie kondycyjnym była droga eliminacji. Ktoś był słabszy fizycznie, odpadał. Jak już potem dostał się do czwórki, był w Gwiezdnym Miasteczku. Jak mówił o tym, to głos mu drżał, ponieważ tam się znalazł Tadeusz Kuziora. Jakim cudem! Tu Studio Kosmos. Dziś, 27 czerwca 1978 roku, wystrzelono statek kosmiczny Sojuz 30. I kiedy wiadomo było, że nie poleci, zabolało. Na pewno go zabolało, bo to chyba jest normalne. Gdybyś dzisiaj miał okazję lecieć, czy byś dzisiaj poleciał? Powiedz. Chciałbym. Naprawdę? Chciałbym zobaczyć Ziemię z tej odległości. Tak byłam, mi się wydaje. Byłam pewna, że tak odpowiesz. Gdyby to zależało ode mnie, gdybym ja mogła mu to marzenie spełnić, to bym na tacy mu dała lot w kosmos. Podałabym go na tacy. Gotowe.